Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w Boże Narodzenie. 25 grudnia. Słuchajcie, odpalam choinkę. Tak, taką choinkę mam przy kotach, wiecie, to tylko jakieś lampki mi pozostają, żeby rozwieszać. O, jest choineczka. Oczywiście gdzieś tam może kiedyś większa się pojawi, jeżeli koty trochę podrosną, będą cięższe. O proszę, chodź Maja, może, słuchajcie, coś nam Maja zaśpiewa, nie zaśpiewa. Boże Narodzenie, Narodzenie Boga. Bóg staje się człowiekiem, pozostając Bogiem. Chrystus jest osobą boską, ale ma dwie natury, boską i ludzką. Bóg schodzi z nieba, zamieszkuje między ludźmi, jak to powiadają ojcowie Kościoła. Syn Boży, stając się człowiekiem, rozbił namiot między nami. Namiot, ktoś spyta, namiot? No przecież nie mieszkamy w namiotach. Nasze życie, to wszystko, co mamy, tak naprawdę jest przelotne. A jednak tak ważne, że Bóg staje się człowiekiem i nie tyle nawet zamieszkuje z nami, bo przecież my wciąż jesteśmy w drodze, towarzyszy naszej codzienności jako ukryty. Słowo staje się ciałem, ale Bóg wciąż jest ukryty w Słowie. Słowie Boga, Słowie Bożym, Piśmie Świętym, Biblii. Bóg zostawia nam siebie, obecnego w Słowie Bożym, obecnego szczególnie w sakramencie Eucharystii, ale też obecnego w drugim człowieku, bo sam przecież stał się człowiekiem. I po tym poznać chrześcijanina, że w drugim człowieku widzi nie tylko człowieka. Tutaj szacunek dla każdego człowieka jest podstawowy. To nawet ludzie niewierzący się szacunkiem powinni wobec każdego kierować, ale nas, chrześcijan, wyróżnia to, że miłujemy każdego człowieka, którego nazywamy naszym bliźnim. Bliźni nam się kojarzy z bliźniakiem, czyli kimś bardzo bliskim, można powiedzieć, no bliźniak, czyli po prostu rodzony brat, ktoś z rodziny, tak. Bliźni to ktoś z naszej jednej wielkiej rodziny, która, czyli cała ludzkość, razem zmierza do nieba. Tak naprawdę nie wiemy, z kim się w niebie spotkamy, ponieważ to nie nam jest oceniać ludzkie serca. Zostawiamy ocenę Bogu. I tak jak teraz żyjemy w czasach ostatecznych, od przyjścia Chrystusa, od zesłania Ducha Świętego, mamy czasy ostateczne, czyli czas łaski, czasy łaski. Czasy ostateczne, jak sobie mówiliśmy to w ostatnim materiale, nie są czasami, lapsucik językowy, nie są czasami gniewu. Gniew nadejdzie, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię, powróci. Ale mamy teraz czas łaski, ponieważ Bóg jest z nami. Bóg staje się człowiekiem, aby człowieka podnieść do godności dziecka Bożego. Dlatego wszystkim Wam na święta Bożego Narodzenia życzę, abyśmy razem spotkali się w niebie i abyśmy w drugim człowieku widzieli nie tylko człowieka, ale przede wszystkim Boga. W człowieku udręczonym Chrystusa ukrzyżowanego, w człowieku radosnym Chrystusa zmartwychwstałego, ale również i w człowieku udręczonym Chrystusa zmartwychwstałego i w człowieku radosnym Chrystusa udręczonego, ponieważ Chrystus jest nami zawsze, na naszych drogach krzyżowych i też na naszych drogach zmartwychwstania. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Zobaczcie, drzewko symbolizuje nowe życie, które pnie się do góry. A zatem i my do nieba zmierzamy. Wszystkiego błogosławionego, nie tylko na święta Bożego Narodzenia.